czas to sobie podsumować. Ta-dam! Kochani, bardzo często to mówię, ale czas to sobie podsumować. Dlaczego powinniście mieć w każdym samochodzie wideorejestrator? Po pierwsze, oszczędności finansowe. Obecnie mamy bardzo wysokie mandaty, a przy nowych systemach i przy odcinkowych pomiarach prędkości może nas to słono kosztować. Dowód w sprawie. Uprzywilejowanie pieszych. Skrzyżowania równorzędne, z którymi wiele osób ma problem. Szkody parkingowe. Ile razy ktoś wam lub waszym znajomym porysował lub uderzył samochód i nie zostawił żadnego kontaktu do siebie? Mnie się to niestety zdarzyło, a taki wideorejestrator bardzo może pomóc w identyfikacji sprawcy. Trzy powody, dlaczego akurat ten wideorejestrator, czyli Mio 818. Po pierwsze, łatwość w montażu. Słuchajcie, zamontowanie tego wideorejestratora jest super proste. Bierzemy pudełko, otwieramy, wyciągamy wideorejestrator, mocowanie do szyby i kabel zasilający. Super proste. Ta-dam! I gotowe. Musimy jeszcze oczywiście upiąć te kable, żeby było bezpiecznie i estetycznie. No i kochani, pamiętajcie też o karcie pamięci, bo bez niej to niczego nie nagracie. Po drugie, asystent przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkości. MIFI 818 informuje nas, że auto znajduje się w strefie odcinkowego pomiaru prędkości lub że się do niej zbliża. Wideorejestrator oszacuje też czas i prędkość, jaka jest niezbędna, by bezpiecznie i bez mandatów pokonać trasę. Kierowca otrzyma też powiadomienie, kiedy na weryfikowanym odcinku będzie poruszał się za szybko. Wideorejestrator pokazuje też, jaka długość odcinka pozostaje do przejechania. Po trzecie, Smartbox i funkcja Znajdź mój pojazd. Mio Vivio Smartbox to takie fajne, małe i sprytne urządzenie, które zasilać będzie wasz wideorejestrator nawet po wyłączeniu silnika. To urządzenie bardzo się przyda tym wszystkim, którzy chcą korzystać z trybu parkingowego podczas nieobecności w samochodzie. W Mivio 818 nowością jest funkcja Znajdź mój pojazd. Wystarczy włączyć aplikację Mivio Pro App, znajdującą się w smartfonie, i połączyć telefonem za pomocą Bluetootha z naszym wideorejestratorem. I już. Chyba nie muszę was teraz już przekonywać, dlaczego warto mieć wideorejestrator. A, jeszcze taka dobra rada. Pamiętajcie o karcie pamięci i o aktualizacji systemu. Bezpiecznej podróży.